Outra grade. Це згране. А, як вони можуть тут жити? О Боже, Грім! Там, де ж ти, прохи, це так у нас!
Grim! Uciekłeś! Ja się nie dam! Chodź tu, musimy iść po... Podpalić ją! Będziesz miała towarzystwo! Gdzie są inni? Zamknięci w środku, ale wiem gdzie. Chodź tu do mnie, to wydostaniemy ich razem. Stąd nie dam rady się wspiąć. A, niech to szlak. Oni mają tu jakieś dźwigi towarowe. Spróbuj je uruchomić i podejść z drugiej strony. Okej, zrobi się.
Rzuć broń! Albo zabijemy twojego kolegę! Ani mi się masz do cholery! Dobrze! Dobrze! Człowieku, to ledwie draśnięcie! Ja jestem z Glasgow! A teraz kopnij za krawędź! Nie! Thank you.
się robi? Mam ją! Cholera! Osłaniam cię. Możesz się wspinać. Dzięki Bogu. Rod? Tak. Grim nie żyje. Kazali mi się poddać. Grozili, że go zabiją. Ale on im nie pozwolił. Grim, ty. Ty uparty draniu. Rod, tak mi przykro. Nie. Niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? Jasne. Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego muru. Okej. Helikopter ratunkowy N888RC odpowiada na sygnał SOS. Leci z frachtowca Trinity. Mówi Konrad Roth z Endurance. Czy mnie słyszycie? Laro, słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. To świetnie, Rod. Daj im miejsca. Ja idę po sam i innych. Laro, może ja powinienem? To nie jest tak jak z tamtym pilotem, Rod. Ja wpakowałam sam i resztę w ten bałagan i ja ich wydostanę. Thank you.
dobrze, Laro. Tylko uważaj. Na moście roi się od straży. Świetnie. Jakiś pomysł? Nie będzie łatwo, ale pewnie mogłabyś przejść pod nim. Obawiałam się, że coś takiego powiesz. Nie martw się. Będę cię osłaniał przez całą drogę. Mam ich na muszce. No to dalej. Się wyprawia. Myślisz, że dorwali to obco? Nie martw się. Jeśli jej nie dorwali, to sama do nas przyjdzie. Ojciec Matias rzuci nas oni, jak jej nie znajdziemy. Tylko jeśli zawiedziemy. A tak nie będzie. Słoneczna Królowa jest z nami. To może jest z tą pierdoloną łopcą, którą brać już za kilku. Może i masz rację. Co? Już się bałem, że cię straciłem. Nic ci nie jest? O, mały włos. Ruszaj się, bo cię zobaczę. Laro, chyba masz czystą drogę. Dzięki za wsparcie. Chyba jesteśmy kwita. Można tak powiedzieć. Laro, uważaj! Poddaj się, bo skręcę jej kark! Spadli! Czy ona nie żyje? Laro, jest ich zbyt wielu! Uciekaj stamtąd! Stąd spaść, czy nigdzie.
walczą. Laro, jest ich zbyt wielu! Uciekaj stamtąd! Tam gdzieś jest do spinaczki. Laro, jest ich zbyt wielu! Uciekaj na to! Wydostanę ich. Wrócę. Obiecuję. Kluczem do wyzwolenia, rytuał płomieni pokaże nam prawdę. Himiko, jesteś pierwszą i ostatnią. Przemów do nas!
przyprowadźcie ją. Każde stworzenie w przyrodzie zwraca się ku przemocy, gdy chodzi o przetrwanie. Niech ci się zatem nie wydaje, dziewczyno, że cię nie rozumiem. Po prostu jestem na tym świecie o wiele, wiele dłużej. Przygotujcie się, bracia! Nasza królowa za chwilę przemówi! Przemów do nas, chimiko! Przemów do nas głosem płomieni! Tak mi przykro! Tak mi przykro, popatrz na mnie! Spójrz na mnie, dobrze? Wybraną. Wkrótce, moi bracia! Wkrótce będziemy wolni! Zabierzcie ją do sali tronowej. Twoja walka dobiegła końca, Kuratu. Matias wierzy, że to duch Chimiko nas tutaj więzi. To niemożliwe. Niemożliwe. Ale on zaszedł już tak daleko w szaleństwie, że może zatoczył koło do jakiejś dziwnej normalności. Nie uciekniemy stąd helikopterem. Dobrze o tym wiesz, Laro. Intuicja ci to podpowiada. Muszę ostrzec pozostałych. Jeśli na niego wsiądziemy, zginiemy. Każdy nowy brat otrzymuje zadanie, rolę w Bractwie Solarii. Tak długo, jak Matias będzie udowadniał, że jest duchowo połączony ze Słoneczną Królową, będą mu wierzyć i będą posłuszni.
Inicjacja do bractwa jest brutalna. Musimy zniszczyć ich człowieczeństwo, żeby mogli być później nieludzcy. Nowych rekrutów wrzuca się w otchłanie jaskiń, gdzie głodują i muszą walczyć o przetrwanie przez wiele dni, czasem tygodni. Ci, którzy przeżyją, są przyjmowani z otwartymi ramionami. Nadal nie umiem wytłumaczyć, z jaką potęgą związał się Matthias, ale już mnie to nie obchodzi. Nigdy nie wydostaniemy się z tej cholernej wyspy. Czasami jestem pewien, że już jesteśmy w piekle. Bóg jeden wie, że po tym, co tu czyniliśmy, powinniśmy w nim być. Nie szarp się za bardzo. Módl się, żeby cię szybko. O Boże. Nie. To straszne.
zatrzeć ten zawór w dole. Do diabła! Wsparcia! Że tu tak cuchnie. Ale cicho. Raczej jej tu nie ma. Może lepiej idźmy, co? Przestań, musimy się upewnić. Trzeba przeczesać dół. Ej, co tam się dzieje? O, cześć! Co tu diabła? Pomocy! Idę po ciebie! Do diabła!
Słudzy oddają się Twej woli. Naszymi głosami wychwalamy Cię. Naszymi sercami czcimy Cię. Ogniem stapiamy się z Tobą. Tyś jest słońcem. Tyś jest światłością. Tyś nas rozbity! Thank you.
teraz w snach słyszę jej szept. To słoneczna królowa każe mi się pośpieszyć. Widzę jej wspaniałe oblicze w każdym wschodzie słońca. Już niedługo. Moi solarii ciężko pracują ku jej chwale. Budują miasto ze wszystkiego, co sprowadziła na wyspę. Torturują i składają ofiary w jej imieniu. Już niedługo znajdziemy wybraną. Pragnę ucieczki, ale nie tylko z tej wyspy. Od tego wszystkiego, wraków, ciał i plugastwa. Jeśli zdołam przywrócić moją królową do życia, to wszystko zniknie w mgnieniu oka. I jak wschodzące słońce, skąpie ona ziemię i morza w swoim świetle i wszystko spali. A ja powstanę z tej spalonej ziemi, czysty i odrodzony. Przesada. Od kiedy stary się wydostał, to lepiej nie ryzykować. Z tymi nowymi są same kłopoty. Powinniśmy ich po prostu rzucić oni. Jak myślisz, co teraz będzie? Słoneczna królowa w końcu wyprowadzi nas z tej dziury. A więc to prawda? Ona jest prawdziwa? Jest. I nic już nas nie powstrzyma. Ciężko w to uwierzyć. Tak długo czekaliśmy. Teraz wszystko się zmieni, bracie. Sam zobaczysz. Bez pomocy. Grim! Tak. Ale nie udało mu się. Cholera. Myślałem, że nie da się go załatwić. Łatwo się nie poddał. Dał mi szansę znalezienia was.
Słuchajcie, helikopter ratunkowy jest w drodze. Wiem, że sam trzymają osobno. Widzieliście Whitmana? Jakoś nie zaprosili go do apartamentu. Pan kamera pewnie załapał się na lepszy układ. Znajdziemy go. I sam też. Tylko, że tutaj wiele nie zdziałamy. Postaram się was wydostać. Słonecznej królowej, starożytnej władczyni Yamatai. Chyba sobie jaja robisz. Znaczy, że to jest Yamatai? Tak, na to przynajmniej wygląda. Na to ci dopiero. W końcu znaleźliśmy tę przeklętą krainę. Do końca się tego spodziewaliśmy, co? Ha, mało powiedziane. Sam jest w to jakoś wplątana. Ich przywódca myśli, że... No świetnie. Mają własnego Charlesa Mansona. Nazywa się... Okolica jest niestabilna. Podłoga zaczyna pękać. Nie martw się tym, Laro. Po prostu nas stąd wyciągnie. Dobrze ci idzie. Wszystko może się zapaść.
tam słońce. Kofyk. Ucieknie. To słyszał on po japońsku przed katastrofą samolotu. Rytuał z grobowca Himiko? Dlaczego Matias tak się tym interesuje?
Maro, ty żyjesz! Pan też? To znaczy, nic panu nie jest? Co się stało? Gdy przestali uważać mnie za zagrożenie, pozwolili mi się poruszać swobodnie. Wie pan, że resztę też pojmano? Tak, tak. Sam też tam jest, ale nie miałem jak jej uwolnić bez broni. Ci Solarii to prawdziwy antropologiczny cud, Laro. To niepoczytalni mordercy, doktorze. Musimy wydostać stąd naszą załogę. Oczywiście, naturalnie, ale ja tu zostanę i popilnuję. Daj znać, jak będzie bezpiecznie. Chyba mnie nie rozumiesz. Zostałaś wybrana, Samantha. To wielki zaszczyt dla ciebie i dla nas wszystkich. Niektórzy zaczynali już wątpić, że kiedykolwiek zdołamy cię odnaleźć, a jednak jesteś. Proszę cię, wiem, że widzisz we mnie kogoś wyjątkowego, ale tak nie jest. Nie chcę być żadną wybraną. To, czego chcesz, nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, kim jesteś. Krew Himiko płynie w twoich żyłach. Wiem, że to w sobie czujesz, Samantha. Postradałeś zmysły, Matiasie! Dlaczego to robisz? Szukasz logicznego wyjaśnienia, które nie istnieje. Ja też kiedyś popełniłem ten sam błąd. Kiedyś, gdy myślałem, że okręty zdołają do nas dopłynąć. Ja po prostu chcę wrócić do... Ja też, dziewczyno. Wiele lat czekałem na tę chwilę. Poświęciłem na to życie. Myślisz, że nie próbowałem stąd uciec? Z tej wyspy? Jesteśmy tu więźniami. Ale ty, Samantha, ty masz moc, by nas wyzwolić. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Pożar przybiera na sile. Druga dziewczyna zniknęła. Trzeba położyć temu kres. Dimitri! Strzeż jej dobrze! Laro! O Boże! Jesteś tu! Już myślałam, że tracę zmysły! Już dobrze. Dobrze. Wszystko będzie dobrze. Moja broń. Jak my się stąd wydostaniemy? Musimy uciekać, zanim on wróci. Whitman! Whitman! Gdzie on się podział do cholery? Uciekaj, Laro, szybko! Bracie! Z powrotem! Do sali tronowej! Thank you.
Uciekajcie! Wszyscy! Znajdźcie wybraną! Ta jest moja! Już nie masz się gdzie schować! Teraz cię zabiję, przepiony dzieciaku! Kurwa! Wszystkich was dopadnę!